W tym filmie zajmiemy się kolejnym zadaniem z drugiego etapu XII Olimpiady Matematycznej Juniorów. Zadanie trzecie. Dane są dodatnie liczby całkowite a, b i d. Wiadomo, że liczba a plus b jest podzielna przez d, a liczba a razy b jest podzielna przez d do kwadratu. Udowodnij, że każda z liczb a i b jest podzielna przez d. Jeżeli d równa się 1, to warunki zadania oczywiście są spełnione. W dalszej części rozwiązania przyjmijmy, że d jest większe od 1. Niech p1 do potęgi k1, razy p2 do potęgi k2, razy i tak dalej, aż do pn do potęgi kn, będzie rozkładem liczby d na czynniki pierwsze. Wykażemy najpierw, że obie liczby a i b są podzielne przez P1 do potęgi K1. Liczba A razy B jest podzielna przez D do kwadratu, więc jest także podzielna przez P1 do potęgi 2 razy K1. Wobec tego, liczba P1 wchodzi do rozkładu na czynniki pierwsze liczby A razy B z wykładnikiem większym lub równym 2 razy K1. Stąd wniosek, że ta sama liczba pierwsza p1 wchodzi do rozkładu na czynniki pierwsze co najmniej jednej z liczb a, b z wykładnikiem większym lub równym k1. To dowodzi, że co najmniej jedna z liczb a i b jest podzielna przez p1 do potęgi k1, czyli p1 do potęgi k1 dzieli a lub p1 do potęgi k1 dzieli b. Przyjmijmy, bez straty ogólności, że jest to liczba a, ponieważ liczba a plus b jest podzielna przez d, więc jest podzielna także przez p1 do potęgi k1. W związku z czym liczba b równa a plus b minus a jest także podzielna przez p1 do potęgi k1. Analogicznie dowodzimy, że liczby a, b są podzielne przez każdą z liczb p2 do potęgi k2, p3 do potęgi k3 itd., aż do pn do potęgi kn. A ponieważ każde dwie spośród liczb p1 do potęgi k1, p2 do potęgi k2 itd., aż do pn do potęgi kn, są względnie pierwsze, więc obie liczby a i b są podzielne przez iloczyn liczb. P1 do potęgi k1, P2 do potęgi k2, P3 do potęgi k3 i tak dalej, aż do Pn do potęgi kn. Czyli obie liczby a i b są podzielne przez d. Na koniec jeszcze jedna uwaga. W rozwiązaniu uzasadniliśmy, że jeśli d jest potęgą liczby pierwszej oraz liczba a razy b jest podzielna przez d do kwadratu, to co najmniej jedna z liczb a i b jest podzielna przez d, czyli d dzieli a lub d dzieli b. Stwierdzenie to nie jest jednak prawdziwe dla dowolnej liczby całkowitej dodatniej d. Na przykład dla d równego 6 liczba 4 razy 9 jest podzielna przez 6 do kwadratu. Lecz żadna z liczb 4 i 9 nie jest podzielna przez 6. Zapraszam do kolejnych filmów, w których omówimy zadania 4 i 5 z drugiego etapu 12 Olimpiady Matematycznej Juniorów.